Ta kobieta zaraz będzie miała zepsute wakacje. Kieszonkowcy nazywają tę metodę il cremino. Jeden mężczyzna zagaduje ofiarę, drugi smaruje jej ubranie czymś brudnym. Trzeci za plecami ofiary kończy idealnie zsynchronizowaną akcję. Ci mistrzowie ulicznych kradzieży zaraz spotkają godnego przeciwnika. Policja! Oddaj ten portfel. Drżyjcie, kieszonkowcy, prosto z Las Vegas przyjechał wasz pogromca, legendarny Bob Arno. Król złodziei kieszonkowych. Wyjaśnię wam, jak pracuje kieszonkowiec. Musi na was wpaść, inaczej nie dostanie się do kieszeni, a robi to tak. Przed państwem najlepszy kieszonkowiec świata. Od ponad 20 lat ku przestrodze przyszłych turystów Bob Arno wciela się na scenie w zawodowego kieszonkowca. Teraz jedzie do Włoch zmierzyć się z jedynymi kieszonkowcami na świecie, których umiejętności dorównują jego talentowi. Bobowi towarzyszy Bambi, żona i wspólniczka w polowaniu na złodziei. Bob już wcześniej odwiedził Neapol, ale wtedy nie dotarł do jaskini lwa. Wciąż nie udało mi się rozgryźć ich struktury. Dobrze się obwarowali. Dochodzę do pewnego punktu i nagle trafiam na mur. Rozbijam się o skałę. Szanowni Państwo, zaraz lądujemy w Neapolu. Neapol, stolica kieszonkowców. Neapol, 2 270 000 mieszkańców, żyje w cieniu aktywnego wulkanu. Już starożytni Rzymianie chętnie spędzali tu wakacje i tak pozostało do dziś. Miasto kusi pysznym jedzeniem, piękną architekturą i bogatą kulturą, ale rządzi nim mafia. Złodzieje i naciągacze. Bob jednak nie przyjechał tu na pizzę, przyjechał polować na kieszonkowców. Konkretnie na jednego, nieuchwytnego złodzieja, który wymyka mu się od lat. Angelo. Podobno nie ma sobie równych. Bob i Angelo już się spotkali. Przed wielu laty Angelo próbował go okraść. Bob sfilmował go, ale nie zdołał zatrzymać. Bob i Bambi podróżują po świecie, polując na kieszonkowców. Stać! Oddaj torbę! W ten sposób trafiają w bardzo różne miejsca, często niebezpieczne. Zabieraj rękę z mojej kieszeni. Ich metoda łapania złodziei jest prosta. Udają gapowatych turystów i pozwalają się okraść. Centrum Neapolu. Będzie się działo. Schowam ją pod bluzką i przykleję taśmą. Bob i Bambi mają całą kolekcję ukrytych kamer, którymi filmują działania złodziei. To zaś jego przynęta, szczęśliwy portfel. Kto wie, może za parę godzin go stracę. Kradziono mi go ponad 150 razy. Nie chcę się z nim rozstawać, ale muszę czymś skusić złodzieja. Bob wypycha go skrawkami papieru. Tracił go nieraz, ale portfel zawsze do niego wraca.
kamera w guziku. Bob i Bambi polują na złodziei, by potem dzielić się doświadczeniem. Myślę, że policja nie rozwiąże problemu tak zwanej drobnej przestępczości. Jeśli chcemy naprawdę coś z tym zrobić, trzeba uczulać ludzi, uczyć ich odpowiedzialności, pokazać, że nie są bezradni wobec złodziei. Kamera w książce. Doskonale weszła jak w masło. Możemy ruszać. Wsiadają do pociągu do Pompejów. Podobno to ulubione miejsce pracy kieszonkowców. Polowanie na złodzieja. Pierwsze podejście. Ładne okulary. Kamera w okularach. Po 20 latach tej pracy Bob wie, czego szukać. Po pierwsze, ruch głowy. Złodziej będzie lekko przechylał głowę, żeby namierzyć ofiarę. Potem trzeba spojrzeć mu w oczy. Czy jest uśmiechnięty, pogodny? Wtedy na pewno nie ukradnie. Normalny człowiek, pracownik, turysta zachowuje się całkiem inaczej. I ostatnia rzecz, narzędzie pracy. Często jest to kurtka przerzucona przez ramię. Nigdy nie odsłaniają rąk. Po półgodzinnej podróży rozczarowany Bob stwierdza, że jest jedynym kieszonkowcem w wagonie. Obserwuje podróżnych. W tym momencie nie ma tu żadnego kieszonkowca. Czas podróży 2 godziny. Nic. Zero. Stracony czas. Okazuje się, że niełatwo paść łupem złodzieja, nawet jeśli się chce. To się zdarza, gdy najmniej się tego spodziewamy. Na tym polega cała sztuka. Najlepsi kieszonkowcy pracują w grupach. Każdy ma przydzielone konkretne zadanie. Tycer, nazywany tu La Nonna, potrąca albo rozprasza ofiarę. Robotnik dokonuje samej kradzieży i przekazuje łup czekającemu w pobliżu konikowi. Bob i Bambi przenoszą się w inne miejsce. Neapol to jeden z największych włoskich portów. W sezonie promy co dzień przywożą i zabierają tysiące turystów. Idealne ofiary kieszonkowców. Bob i Bambi wskakują do autobusu jadącego do portu. Polowanie na złodzieja, drugie podejście. Kamera w książce. Złodziej pozna złodzieja. Na jednym z przystanków wsiadło kilka osób, w których Bob natychmiast zwietrzył do liniarzy. Kieszonkowcy. Bob unika kontaktu wzrokowego. Odwraca się tak, by zauważyli portfel. Przysunęli się. Złapali przynętę. Tycer.
nawet nie poczuł, kiedy stracił portfel. To się zdarzyło pierwszy raz. Musiał pomacać się po kieszeni, by się upewnić, że rzeczywiście został okradziony. Złodzieje zajrzeli do portfela. Był pusty, więc go wyrzucili. Można? Dziękuję. To pański? Dziękuję. Drobiazg. Bob wie, że ryzykuje to przestępcy. Przyłapani mogą stać się agresywni. Możemy porozmawiać chwilę? Tylko dwie minutki. Robię to samo co ty. Ja też jestem kieszonkowcem. Ale w Las Vegas. Serio? Bob to stary wyga. Szybko zyskuje zaufanie kolegów po fachu. Wyciąga aparat, pokazuje kilka zdjęć. Od razu złapali przynętę. Uśmiechają się. Bob prosi, żeby złodziej przytrzymał i kradnie mu zegarek. Ma tupet. Dobry jesteś. Nie wyszłoby lepiej, nawet gdyby wcześniej to zaplanował. Wielkie widowisko. Doliniarz. Sami zaproponowali, chodź skoczymy na kawę. Mówicie tylko po włosku? Tak. Bob chce z nimi porozmawiać, ale potrzebuje tłumacza. Tutaj do akcji wkracza Michele, dźwiękowiec. Siedzi na trawie, udając studenta czekającego na autobus. Mówisz po angielsku? Znam trochę angielski. O co chodzi? Mógłbyś tłumaczyć? Dobra. Jak masz na imię? Franco. Skąd jesteście? Z Ameryki. A dokładniej? Z Las Vegas. W Kalifornii? Nie, w Nevadzie. Automaty, ruletka. A ty jak się nazywasz? Bob Arno. Bob złapał pierwszego kieszonkowca. Prowadzi niebezpieczną grę. Nie jest w Las Vegas. To są prawdziwi przestępcy. Kradnę od dziecka. Ci mężczyźni wychowali się w Neapolu, mieście, gdzie rządzi mafia. Bob z kolei ma 20-letnie doświadczenie. Udaje im się nawiązać wspólny język. Ich tłumaczem jest dźwiękowiec Michele. Mówi, że chciałby cię zobaczyć w Las Vegas. Fajnie by było. Bob opowiada o legendarnej metodzie, którą widział tylko raz tu w Neapolu. Akordeon, czyli wyciąganie podszewki. Chcę być najlepszy w Las Vegas. Muszę się tego nauczyć. Spodobała mi się zagrywka z zegarkiem. Może przyłączysz się do mnie na tydzień? Będziesz z nim chodził przez tydzień. Plan się powiódł. Kieszonkowcy pomogą Bobowi wytropić Angela, doliniarza, który wymyślił metodę na akordeon. Bob proponuje spotkanie następnego dnia. Zgadzają się. Jutro o 10:00. Umówiliśmy się na jutro. Czy przyjdą, nie wiadomo. Dziesiąta. Mimo deszczu i ryzyka, że Bob jest policyjną wtyczką, Franco pojawia się raz. Kieszonkowcy ryzykują, ale Bob też.
Każdy z tych mężczyzn ma za sobą jeden i więcej wyroków. Bob prosi, by pokazali, jak wczoraj go okradli. Jakim cudem on, zawodowiec, niczego nie poczuł? Kieszonkowcy zgadzają się pokazać i sfilmować swoją technikę. Podchodzę do celu. Odkasłuję, dając sygnał tycerowi, że ma mnie zasłonić. Chwytam palcami portfel. Delikatnie wysuwam. Szturcham wspólnika łokciem. Wreszcie wyciągam portfel. Przekazuję konikowi i po wszystkim. Trzecia metoda. Szturchaniec. Dopracowywali swoje metody latami. Pokaz robił wrażenie. Ich koordynacja musiała budzić podziw. Znakomity przykład pracy zespołowej. Każdy znał swoje miejsce. Tycer zawsze namierza ofiarę, a robotnik pozbawia ją portfela. Dla postronnego obserwatora to mogło wyglądać dość dziwnie. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że rzecz dzieje się w zatłoczonym pociągu, wszystko nabierze sensu. Z chwilą, gdy kieszonkowcy oskubią ofiarę, rozchodzą się jak gdyby nigdy nic. Niesamowite. Przyjeżdżaj do Las Vegas. Bob rewanżuje się swoim popisowym numerem scenicznym, kradzieżą paska. I gotowe. Franka to interesuje, bo niektórzy chowają w pasku pieniądze. Nie mnie, Franka. Zgadza się? Widać, że Franco intensywnie myśli. Czyżby sztuczka z Las Vegas miała stać się nową metodą pracy neapolitańskich kieszonkowców? Po kilkudziesięciu latach pracy na scenie Bob ma wątpliwości. Teraz wychodzą na jaw. Nie rozumieją, dlaczego to robisz. Dlaczego chcę być najlepszy? Robisz to dla siebie? Chcę się porównać. Chcę porównać wasze umiejętności. Zawsze występował tylko na scenie. Chciałby zmierzyć się z chłopakami z ulicy, zobaczyć, jak wypada w porównaniu z nimi. Kieszonkowiec jest artystą. Człowiek, który występuje na scenie, też. Malarstwo jest sztuką, nawet fryzjerstwo. Nie da się tego porównać. Życie prawdziwego kieszonkowca jest jednak naznaczone piętnem. Wstydzę się tego, co robię. Dlaczego? Bo może on się mnie wstydzi. Z tego żyjemy, ale chcę z tym skończyć jak najszybciej. Robię to, bo z czegoś muszę żyć. Ale wiem, że to złe i chcę z tym zerwać. Spotkanie dobiega końca. Neapolitańczycy pokazali Bobowi swoje sztuczki, ale także nauczyli się czegoś od niego. Bob i Bambi teraz żałują, że dali się tak wciągnąć. Bob uświadamia sobie, że prowadzi niebezpieczną grę, która może się dla niego źle skończyć, a złodzieje i tak pewnie nie wprowadzą go głębiej w swój świat. Bądźmy realistami. Co z tego, że zyskałem ich sympatię? Muszę zdobyć ich pełne zaufanie i akceptację, zanim dopuszczą mnie do swoich prawdziwych tajemnic. I tak dużo już osiągnąłeś. Problem w tym, że czasem cię ponosi. Zapominasz, że masz do czynienia z prawdziwymi przestępcami. Co ci strzeliło do głowy, żeby pokazać im sztuczkę z paskiem? To nie był dobry ruch. Pokazałem tylko połowę sztuczki, ale podsunąłeś im pomysł. Nie widziałem dokładnie, powtórzyłbyś? Przecież nie zdejmą gościowi paska na środku ulicy. Czyżby?
Nie przyszło mi to do głowy, dopóki nie zobaczyłem u niego tego błysku w oczach. Nagle się ożywił. Zaraz, ja też chcę tak kraść. Właśnie. Nikogo w ten sposób nie okradnie. Podsunąłeś mu myśl. Nie zawsze rozumiem, co kieruje Bobem. Podobnie jak u tajnego agenta, pokusa, by przekroczyć granice prawa, jest bardzo silna. Czasem po prostu go nie rozumiem. Jest naprawdę dziwny. Trzecie polowanie na kieszonkowców odbywa się na popularnym neapolitańskim Pchlim Targu. Podobno każdej niedzieli zgłasza się tam 15 kradzieży. Bob liczy na spotkanie z Angelem. Tym razem przynętą będzie Bambi. Bob filmuje ją kamerami ukrytymi w okularach i w książce. Bambi trzyma torebkę tak, by udało się sfotografować rękę złodziejaszka. Idziemy, tu nikogo nie ma, szukamy dalej. Idealne miejsce, podejdź tam. Nie będziemy tracić czasu. Bambi snuje się po targu, szukając kłopotów. Jest. Nie ruszaj się. Dobrze, obok stoi kobieta. Jeszcze nie zwróciła na ciebie uwagi, musi cię zobaczyć, inaczej nic z tego. Po 2 godzinach wciąż nic. Znów okazuje się, że trudno zostać okradzionym. Nawet jeśli są tu kieszonkowcy, nie połykają haczyka. Może ktoś ich ostrzegł przed Bobem. Później dzielnica hiszpańska. Bob ciągle szuka nieuchwytnego Angela. Król kieszonkowców najwyraźniej gdzieś się ukrył. Bob prosi Michele, żeby zwrócił się o pomoc do Franka i jego kumpli, ale Michele wpada na lepszy pomysł. Mój stary przyjaciel, Sergio, zna dużo ludzi w Monte Santo. To centrum Neapolu. Pozna mnie ze swoimi kumplami, którzy całe życie byli kieszonkowcami. Dzięki kontaktom Michele, Bob umówił się na spotkanie z Salvatore i Stefanem. Jego zdaniem, ilu dobrych kieszonkowców działa w Neapolu? To nie kieszonkowcy są dobrzy, tylko ludzie głupi. Kiedy kradniesz komuś portfel, musisz stworzyć pewną iluzję, odegrać rolę, wcielić się w kogoś innego, nałożyć maskę, żeby nie zorientował się, że ma do czynienia z kieszonkowcem. Czym się teraz zajmuje? Stefano zszedł ze złej drogi i pracuje dla agencji ochraniającej turystów przed złodziejami. Kiedy kieszonkowiec mnie widzi, zostawia grupę w spokoju. Wie, że postawiłby mnie w trudnej sytuacji. Przyjaciele omijają moje grupy. Wspaniale. Dlatego powinno się zatrudniać właśnie takich ludzi. Mam pytanie do Boba. Dlaczego zawsze chciał okradać na scenie? Nigdy nie marzyłby zostać prawdziwym kieszonkowcem? Nigdy cię nie kusiło, żeby okradać naprawdę? Tak, kusiło. Zawsze się zastanawiam, ilekroć idę ulicą, dostanę się do tej kieszeni, czy nie?
Bob zdradził kolejną swoją tajemnicę. Granica między myśliwym a ofiarą niebezpiecznie się zaciera. Bob Arno, który w Las Vegas pokazuje sztuczki kieszonkowców, spędził już w Neapolu 2 tygodnie. Mimo to wciąż nie wpadł na trop tutejszego króla złodziei Angela. Nawet telefony do Franka nic nie dają. Polowanie na złodzieja, 4. podejście. Bob podróżuje autobusami, licząc, że zobaczy Angela w akcji, a trafia wyłącznie na amatorów. 1. autobus. Kiedy Bob wsiadł do autobusu, poczuł w kieszeni czyjąś rękę. Zorientował się, że tym razem naprawdę może stracić portfel. Oddaj. Policja. Oddaj portfel. Czego chcesz? Czego ode mnie chcesz? Oddawaj. Zabrali mi portfel. Sam nie wie, co gada, głupek. Powinieneś się leczyć. Wszystko widziałem. Bob omal nie stracił swojego szczęśliwego portfela, weterana setek misji. Tych dwoje działało razem. Wyciągnęli już prawie cały portfel z kieszeni, ale kiedy zareagowałem, wepchnęli go z powrotem. Gdyby mi go ukradli, to byłby koniec. Koniec finezji i artyzmu w tej branży. Śmierć prawdziwej sztuki. 5 minut później. Bob chce się poddać, podejrzewa, że już każdy kieszonkowiec w mieście wie, kim jest. Ostrzegli pozostałych. 2. autobus. A przecież prawdziwy kieszonkowiec atakuje, gdy najmniej się tego spodziewasz. W 2. autobusie Bob zauważa Mirka, doliniarza z zespołu Franka. Jego towarzyszem zaś okazuje się Angelo, legendarny kieszonkowiec, którego Bob szuka od lat. Bob pomyślał, na pewno mnie nie poznają. Jestem Bob Arno. Spłoszeni kieszonkowcy próbują wysiąść z autobusu. Za późno. Bob zastawia im drogę. W zamieszaniu ktoś kradnie mu portfel. Zabrał go. Talizman Boba kradziony i odbierany 150 razy. Zabrał mi portfel. Zaraz poproszę, żeby oddał. Możemy poprosić, żeby oddał? Chcecie iść na kawę? Niedaleko jest bar. Co za łód szczęścia. Angelo wybrał na przypadkową ofiarę właśnie Boba. Café Freddo. Dla mnie to samo. Panią też pamiętam. To Bambi. Uważa się za najlepszego. Jestem najlepszy. Najlepszy w Neapolu. W ogóle nie ma lepszego ode mnie. Ukradłbym pieniądze ze skarpetki. Naprawdę? Wyciągnę je z każdego miejsca, nawet spod bielizny. Wierz mi. Bob chce się nauczyć techniki, która stanowi specjalność Angela. Czekam na tę chwilę od bardzo dawna. Jak wyjąć portfel z przedniej kieszeni? Łatwizna. Twierdzi, że to łatwe. Łatwe, powiada. Bob wpada na genialny pomysł, a gdyby tak zebrać wszystkich kieszonkowców, wtedy poznałby jeszcze inne sztuczki. Bardzo chciałbym spotkać się ze wszystkimi braćmi w restauracji. On zdradzi parę swoich sztuczek, ja zdradzę swoje. Luciano, Angelo, może Franco.
Doskonała myśl. I Enzo jest dobry? Zaprosimy go. Piątek po południu. Musi już iść. Bob stracił swój szczęśliwy portfel, a żaden kieszonkowiec nie przyznaje się do kradzieży. Udało mi się pogadać z Angelem, ale nie odzyskałem portfela. To mnie jakoś nie bawi. Mijają dwa dni. Już wkrótce Bob Arno spotka się z elitą kieszonkowców. Najliczniejszą i najlepszą, jaką spotkał w ciągu 20-letniej kariery. Za kilka minut wkroczę do gniazda doliniarzy. Wiem tylko, że zbiorą się tam wszyscy, na których poluję od 2 tygodni. Byłoby niesamowicie, gdyby przyszli. Niewiarygodne stawili się wszyscy. Złodziejska brać po raz pierwszy siada przy wspólnym stole, choć od lat mija się na tych samych ulicach. Od lat marzyłem, by doprowadzić do takiego spotkania. Chciałem choć raz znaleźć się w gronie prawdziwych zawodowców, przekonać się, jak czuję się w swoim towarzystwie. Bob wyglądał na uszczęśliwionego, jak dziecko w Boże Narodzenie. Mógł rozmawiać o pracy, którą kocha, z ludźmi mającymi podobne talenty, choć wykorzystującymi je do innych celów. Był w siódmym niebie, znakomicie się bawił. Ikele znów staje się oficjalnym tłumaczem. Za chwilę Bob zobaczy sztuczkę, na której tak mu zależało. Za chwilę Angelo pokaże akordeon. Kto mi ukradł forsę? Teraz odwrotnie, rozumiem. Może pokazać jeszcze raz? To było świetne. Nie dotknął ciała, nawet nie musnął. Odciąga wszystko w tę stronę. Macie ochotę na deser? Woleliby makaron. Jeszcze nie skończyli pierwszego dania. Jesteś w Neapolu. Bob uświadamia sobie, że to najlepsza okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w prawdziwym świecie. Gdzie mógłbym w niedzielę spróbować sił w ich fachu? Ostatnia sprawa, chłopaki. Bob jest świetnym kieszonkowcem, choć pracuje tylko na scenie. Czy dałoby się sprawdzić jego umiejętności na ulicy? Jak można to załatwić? Bob chce raz w życiu coś ukraść. Prosi swoich nowych przyjaciół o pomoc. Będzie mi potrzebny Marco, Angelo. Chciałbym też wypróbować Franka. Potrzebuję trójki. Wejdziesz do 3-osobowego gangu i będziesz robotnikiem, tym, który kradnie. Bambi, jak sądzisz, to dobry pomysł? Nie wiem, czy nie zabraknie mu czego? Jaj.
Neapolitańscy doliniarze zgadzają się, by showman z Las Vegas zabawił się w złodzieja. Przecież przyjechał tu na nich polować. To niebezpieczna rozgrywka. Dzień próby. Bob miał opory, bo to jednak nie jego świat, nie jego środowisko. Zapuszczał się na obce terytorium. Straszny skwar. Można się ugotować. Wyjątkowo gorąco. Okropnie się pocę. To syzyfowa praca. Staję przed prawdziwym wyzwaniem. Nie chcę, żeby dostał w zęby. W pewnym sensie ja też pracuję w tej branży. Łamię bariery w sobie samym. Wspólnicy Boba zjawiają się punktualnie. Bob uspokaja sumienie, zobowiązując ich, by oddali każdy łup. Uda się. Życzę mu, żeby trafił na portfel pełen pieniędzy. Przetłumacz, Michele. Tym razem to Franco dostaje okulary z kamerą. Pasażerowie autobusu nie domyślają się, że na przystanku wsiada grupa rabusiów. Bob wiele ryzykuje. Nikt nie wie, jak skończy się ta zabawa. Wsiadamy. Bob od razu upatruje ofiarę. Pierwsza zdobycz Boba, telefon komórkowy. Nie wytrzymuje jednak napięcia i ze złodzieja znów staje się showmanem. Przepraszam, jest pan turystą? Dokąd pan jedzie? Dokąd pan jedzie? Dzisiaj? Nie, moglibyśmy chwilę porozmawiać? Powoli zaczyna to przypominać teatr uliczny. To pańska kartka? Tak. A gdzie pan ją trzymał? Chyba w kieszeni. Nie, w plecaku. Jest zapinany na suwak. Komórka, zdaje się, też należy do pana. Chyba będzie lepiej, jeśli wysiądziemy. Pewnie nie wie pan, że otaczała pana szajka zdolnych kieszonkowców. Trzeba uważać. Pański portfel. Tak. Na przyszłość. Niech pan wkłada portfel poziomo, nie pionowo. Wtedy trudniej go wyciągnąć. Korzystając z zamieszania, Bob oskubuje kolejną ofiarę. Franco wyjaśnia turyście, że portfel włożony grzbietem do góry odstraszy nawet najlepszych kieszonkowców. Bezpieczeństwo. Druga zdobycz Boba, kąpielówki. Teraz musimy się rozdzielić. Nie mogą ich poznać. Ty wybierasz ofiarę, oni robią resztę. Pierwsza próba kradzieży na ulicy kończy się niepowodzeniem. Bob tchórzy. Koledzy kończą za niego robotę.
na podłodze. Jeszcze przed następnym przystankiem złodzieje przyznają się do kradzieży i zwracają łup. To dobra nauczka dla turystów. Bob uświadamia sobie, że nie nadaje się na prawdziwego kieszonkowca. Nie potrafiłem zrobić tego, co Angelo. Brak mi doświadczenia. Dusza w duszy, wytłumacz mu, to trzeba mieć w duszy i w sercu. Złodzieje tłumaczą Bobowi, że to nie umiejętności mu brakuje, a chęci. To bardzo proste. Do tego nie trzeba żadnych lekcji. Wystarczy zdobyć się na odwagę i wsunąć rękę do kieszeni. W ogóle jest dobry. Tym się różnimy. Przy tobie ludzie się śmieją. Przy mnie płaczą. Zgadza się. Nie umiałby tego robić naprawdę. To jak słońce i księżyc. Potrafi tylko bawić publiczność swoimi występami. Do tego bardzo dobrze się nadaje. Pozostaje się pożegnać. Mam nadzieję, że niedługo do nas wrócisz. Rozstają się serdecznie po przyjacielsku, a przecież to przestępcy, którzy żyją z kradzieży pieniędzy. Bob sławę i pieniądze zdobył, okradając na niby. Dla niego to tylko sztuczki. Zajrzał do świata kieszonkowców i zrozumiał, że to nie dla niego. Dzisiaj odkryłem, że w porównaniu z nimi jestem strasznie wolny. Robili to w mgnieniu oka. 12 sekund i po sprawie. Straciłem całą pewność siebie. Dostałem dziś bardzo cenną lekcję. Powinien to robić na scenie, tam błyszczy. Tutaj okazał się słabeuszem. Tam jest mistrzem. Czas pożegnać się z Neapolem i wyjaśnić ostatnią zagadkę. Michele nie traci czasu. Bob nie spodziewał się po nim takich talentów. Sprytne. Widzisz? Pochodzisz z Neapolu, tak? O co chodzi? Nic nie rozumiem. Przyjechałem bez portfela. Jest świetny. To znaczy... no. Michele ukradł ci portfel? Ty jesteś złodziejem. Ja? Jesteś złodziejem, przyznaj się. Nigdy. Spójrz mi w oczy. Świetna robota. Już nigdy mi go nie ukradną. Przynajmniej nie tu. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Janusz Szydłowski.